Zapraszam na test spalania Citroena Berlingo z silnikiem o mocy 130 koni, to jest diesel. Ten samochód to jest dokładnie wersja XL, czyli przedłużona, 7-osobowa. Mimo tego, że powiedziałem, że to jest samochód w wersji XL, ale to chodzi o nadwozie tego auta, to mamy tutaj najwyższą wersję wyposażeniową, która się nazywa XTR, czyli tak naprawdę mamy XL, XTR. Ona ma, zobaczcie, takie piękne, kolorowe fotele. Całkiem wygodne, przynajmniej takiej krótkiej przejażdżce, jaką tutaj zrobiłem. Zobaczymy, jak to wypadnie w teście spalania. Podłokietniki, jak w porządnym aucie dostawczym, no bo tak naprawdę Berlingo jest samochodem dostawczym. Tutaj mamy taką wielką półkę, jak w dostawczaku, jak w Ducato i w tym podobnych samochodach. Czyli tutaj powinien mówić bardziej o jumperze. Ale zobaczcie, jak wygląda kokpit tego samochodu. No tak naprawdę można by się pomylić, że jest to samochód osobowy. Taki duży ekran komputera. Tutaj mamy klimatyzację z dwustrefową, łatwą dosyć w obsłudze. Ale to sprawdzimy sobie jeszcze podczas jazdy. A tutaj taki wysoko umieszczony lewarek. Ta wersja ma z dwóch stron przesuwane drzwi. Nie są szczególnie ciężkie, no ale trzeba by przetestować, czy dzieciak by sobie z czymś takim poradził. Usiądźmy tutaj. No, siedzi się dość pionowo. Tutaj mamy taki stolik z cup holderem, który tak naprawdę jest zwykłą, prostą dziurą, ale o dziwo to działa. Takie jakieś tutaj miejsca na haczyki. Całkiem fajnie. Nie ma tu klimatyzacji z tyłu, mamy tylko lampkę. Nie ma żadnych nawiewów, ale tak naprawdę jestem mega ciekaw, jak to wygląda z tyłu. I teraz sobie spróbuję usiąść do trzeciego rzędu siedzeń. Trochę to trzeba będzie podemontować, żeby to zrobić. Są to miejsca awaryjne dla dzieciaków, no ale powiem wam, no tak kolana mam akurat, ale się zmieściłem. Prawdopodobnie ten fotel można przesunąć. O, świat i ludzie. Zobaczcie, jaka tu jest wielka klapa, ale nie jest ciężka, amortyzatory fajnie działają. No, przy takim ustawieniu, jak tam pokazywałem, no to tego bagażnika tu jest naprawdę niewiele. W momencie, kiedy te fotele byśmy sobie zdemontowali, można je na przykład tak położyć, ale gdybyśmy je całkowicie zdemontowali, to mamy, słuchajcie, ponad 800 litrów tutaj. A ja wam przesunę ten fotel w takim tym ustawieniu minimalnym. I jak sobie przesuniemy te fotele, dzieciaki spokojnie tutaj mogą usiąść, a bagażnika robi nam się minimalnie więcej. No oczywiście tutaj te elementy nieco przeszkadzają, ale tutaj no, coś by się zmieściło. Naprawdę nie jest pod tym względem źle w tym samochodzie, ale jestem ciekaw, ile on spali na trasie testowej, bo po to są testy spalania. Jedźmy więc w drogę. Zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej, żeby się napić wody. I tak jak tutaj mam pełno schowków, bo i tu mam schowki, ten, o którym mówiłem, tutaj mam jakąś szufladę, pod tymi dywanikami są też schowki, to zawsze mnie zastanawiało, po co są takie schowki, jak są dywaniki. No to z wodą jest trochę tak, że no, tu z przodu nie mam gdzie jej dać, muszę dać ją tutaj. No nie jest to idealne moim zdaniem miejsce, kiedy się prowadzi lewą ręką i takie bardzo przywodzące mi na myśl dostawczaka. Ale przejedźmy się tym dostawczakiem, który stał się samochodem osobowym, do tego aż 7-miejscowym. Oczywiście zerowałem licznik na stacji benzynowej w Warszawie, ale akurat w tym aucie mam taką cudowną sytuację, że mam tak naprawdę dwie możliwości sprawdzania spalania. I raz zerowałem sobie w Warszawie, a drugi raz zerowałem sobie, jak wjechałem na autostradę. Czyli tak naprawdę będziemy mieli odczyt z komputera pokładowego, taki mówiący nam o całej trasie i taki, który będzie nam mówił o jej fragmentach, bo najpierw jedziemy autostradą, potem jedziemy ekspresówkami, a potem wlatujemy do miasta. Tutaj teraz przede mną pokazuje mi
informację o tym, że miałem obiekt przed sobą, ta ciężarówka, która tutaj oczywiście musiała się wyprzedzać, bo ta autostrada nie byłaby tą autostradą, gdyby co chwilę się nie wyprzedzały na niej ciężarówki i nie trzeba było hamować z tych 140, chociaż aż tyle to chyba nie miałem, na tych 90 kilku. Rozpędzę się teraz do 140. Motor 1.5 HDI fajnie sobie radzi z tym samochodem, oczywiście jedziemy tylko dwie osoby, ja i operator, gdyby to było 7 osób i jeszcze troszkę bagażu, być może byłoby inaczej, ale ta moc 130 koni wydaje się być idealna, szóste przełożenie sprawia, że ten samochód powinien być oszczędny. Według WLTP ten silnik spala 5,7 litra oleju napędowego na 100 km. Tak jak rozmawiałem w salonie sprzedaży Citroena, to jeden z sprzedawców takim samochodem jeździ na co dzień. On mówi, że na autostradzie jak się zaiwania, to takie auto potrafi spalić no tak z 10 na 100 oleju napędowego. Na naszej trasie nie powinno aż tyle być, bo to nie jest tylko autostrada, a do tego co chwilę zwalniamy, bo wyprzedzają się różne mniejsze lub większe ciężarówki. Przy wyższych prędkościach przeszkadza mi jedna rzecz, a właściwie dwie, one są trochę powiązane. Przez to, że tego samochodu jest bardzo dużo z boku, no jesteśmy podatni na boczny wiatr, jak się wylatuje za tych ekranów, które tutaj tak licznie są zamontowane na tej autostradzie, trochę nie wiadomo po co, może właśnie po to, żeby chronić przed wiatrem. No to mamy coś takiego, że trzeba korygować tor jazdy, a tutaj jest bardzo silnie wspomagana kierownica. To jest coś, co zdecydowanie bym zmienił w tym samochodzie, bo odczucie jest takie, że ja kompletnie nie wiem, co się dzieje z przednimi kołami. No ale dobra, no, powiedzmy, że takiemu autu, które raczej jest autem rodzinnym, wieloosobowym, czyli dla dużej rodziny, można by to wybaczyć. Ale poza tym, słuchajcie, ten samochód całkiem nieźle ukrywa to, że jest autem dostawczym. Jeździłem nim po trochę gorszych drogach. Mam porównanie z Kaktusem C4, w którym, no okej, tamto auto oczywiście miało jakiś tam przebieg, 20 parę tysięcy kilometrów. Tam wszystko telepało na tych dziurach, a tutaj jak na dostawczaka to całkiem przyjemnie. I ten postęp, który się dokonał w przypadku aut dostawczych jest bardzo, bardzo duży. No tutaj oczywiście mówimy o samochodzie, który no jest autem takim na pograniczu dostawczego i osobowego, ale tak, ten samochód oczywiście nie jest taki jak osobowe samochody, bo jednak troszkę się różni, on jest troszkę bardziej siermiężny, ale dużo uczyniono, żeby ten samochód bardzo przypominał samochody osobowe i zdecydowanie on przypomina. U nas w najmie głównie wynajmują się wersje pięcioosobowe i wcale nas to nie dziwi. Podstawowa 102-konna to jest mniej więcej 1500 zł z hakiem netto miesięcznie przy pełnym pakiecie. Tam jest 36 miesięcy i zerowa wpłata własna. My płacimy za wszystko poza olejem napędowym, więc to jest bardzo fajna opcja i wcale nas to nie dziwi. Ale chcieliśmy Wam pokazać też ten samochód siedmioosobowy. No, w Citroenie też on nie sprzedaje się jakoś mega często, ale jest dość rzadki na rynku, bardzo mało jest już takich samochodów, które potrafią przewozić 7 osób. Zjechałem z autostrady z tym takim wynikiem cząstkowym 8,7. Teraz już sobie zerowałem, żeby zobaczyć ile pali w takiej trasie. No już jest zerowany, już tego nie widać. W tej chwili mamy 4,3, no to jest na szóstym biegu takie 94 na godzinę. Zaraz zobaczymy, jakie mamy łączne spalanie. Przeskoczę sobie tutaj tylko przez ten komputer. No w tej chwili mamy 8,0. Jak zjeżdżaliśmy z autostrady, to łączne było 8,3, czyli 0,4 różnicy między tym, co było na samej autostradzie, a całej trasie. No myślę, że to 9, gdyby jechać tutaj z ludźmi, 9,5, nawet do 10, gdyby mieć jakiś niesprzyjający wiatr, jest jak najbardziej niestety realne. Ale to jest kawał samochodu, a w dalszym ciągu jest to całkiem akceptowalne tak naprawdę. Pokażę Wam fajny gadżet, który mi się tutaj bardzo podoba. Kiedyś coś takiego pierwszy raz widziałem w Scanii ciężarowej, którą miałem do testu. O, zobaczcie. Spryskiwacze są umieszczone tak naprawdę gdzieś w ramionach wycieraczek. Po prostu działa to wyśmienicie. Do tego zobaczcie, jak niewiele elementów, jak niewiele części tej szyby jest tak naprawdę niewyczyszczona. Dobra widoczność ze środka. Takie lusterka, które są trochę na między takimi dużymi dostawczymi lusterkami, a takimi osobowymi, są naprawdę w sam raz. Bardzo fajnie tym samochodem się jedzie. Tutaj już nie mam tych bocznych wiatrów, więc troszeczkę łatwiej mi się prowadzi. No dobra, wyprzedźmy tą ciężarówkę. No, chyba nie da rady na tej szóstce. Muszę się schować niestety.
ale staramy się nie przekraczać dozwolonych prędkości. Tu jest 90, czyli jedziemy sobie równo z tymi ciężarówkami. Spalanie 4,2. Naprawdę jest dobrze. Oczywiście mówię o tym chwilowym, który jest tylko i wyłącznie z tego fragmentu trasy. Nie czuć gabarytów tego samochodu. Jak podjechałem po naszego operatora, to się zdziwił, że to w ogóle jest Berlingo, bo z zewnątrz to auto jest rzeczywiście całkiem duże. Berlingo kojarzy nam się jako taki mały dostawczak, który gdzieś tam sobie zardzewiały pomyka z paczkami po mieście. No, teraz to już jest tyle paczek, że takie małe auta nie jeżdżą, ale jakiś czas temu przed pandemią jeździło się takimi samymi małymi samochodami z paczkami. No, całkiem fajne auto. Na szóstym biegu, przy w tej chwili 84, zróbmy sobie 90 km na godzinę. No, coś mi się nie chce zrobić, 90. Jesteśmy poniżej, właściwie powyżej 1500, to jest jakieś takie 1650 obrotów, więc ten silnik sobie tak bardzo nisko, fajnie pracuje. I rzeczywiście widać, że jest mega oszczędny. No cóż, bardzo fajne auto. No to jestem po tej części, gdzie jechaliśmy ekspresówką. Z całej trasy mam w tej chwili 6,5 i tu prawdopodobnie w mieście się to już jakoś bardzo nie zmieni. O, przerzuca sobie No nie wiem, to jest jakieś dziwne. Ta elektronika jest trochę dziwna w tych francuskich samochodach, tu mi się raz wyłączył ekran, ale nieważne. Spalanie, słuchajcie, mamy 6,5 w trasie, pokazało mi 5,5. Czyli jak się zjedzie z autostrady, to auto naprawdę potrafi być oszczędne i to jest bardzo fajne. Zobaczymy, co nam pokaże na autostradzie. Tutaj miasto, ta część miasta, którą przejeżdżamy teraz, była pusta, więc tak naprawdę ja skasowałem licznik przed wjazdem do niego, no ale w tej chwili on pokazuje mi 5,0. Samochód stał chwilę w korku, ale w tymże korku włączał sobie system start and stop. Przy okazji, jak ostatnio jeździłem Citroenem C4, to sobie możecie zobaczyć tutaj, porównywałem go do C4 Cactus, to się cieszyłem, że mam tam przycisk do start and stopu, który gdzieś tam sobie był, można go było nacisnąć. A tu jest jeszcze stary system i w starym systemie jest tak, że żeby wyłączyć system start and stop, trzeba zrobić dwa razy klik. Tu trzeba zrobić klik, a potem trzeba zrobić tu. Także zdecydowanie, ale z drugiej strony no nie jest to trudne, tak? A wiadomo, że ten system działa w miarę szybko, więc to też jest fajne. Teraz jeżdżę sobie w mieście, nie czuć gabarytów tego samochodu, widoczność jest fajna, obsługa jest bardzo ok, także naprawdę fajne auto. Zaraz pojedziemy na stację benzynową i sprawdzimy, ile dokładnie na ten samochód spalił. Na naszej trasie testowej Berlingo XL spaliło 6,5 litra oleju napędowego na 100 km i dokładnie tyle samo wskazał komputer pokładowy. To 32% więcej niż podaje producent.